Pani Kobito, pamięci Anny Walentynowicz, poległej 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku i pochowanej na gdańskim cmentarzu przy ulicy Srebrniki. Pociemniało Twoje miasto o północy, od nabrzeży po łagodne zbocza morem. W betonowych blokowiskach się położył, ulepiony z małych ludzi, wielki golem. Dawno ucichł wspólnotowy śpiew pod bramą, raz na zawsze skonfiskował czas ulotki. Do galerii, tych handlowych, tłumy walą, ruski czołg jak stał, tak stoi obok stoczni. Może wcale cię nie było na tym świecie, może jesteś wymyślona przez Herberta. Byłaś wierna, zaręczona z ciemnym kresem, nie umiałaś po salonach się wałęsać. Teraz śpisz, ale pilnują cię Judasze, co w tej ziemi zakopali wór srebrników. Na monecie księżycowej pełnym blaskiem świeci twój ateński profil. Sprawiedliwość. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję bardzo panu doktorowi. Myślę, że też miłym akcentem będziemy powoli kończyć. Znaczy, jeśli mógłbym, jakby przywołana została poezja i chciałbym zapytać o okoliczności pani Kognito i jakby takie wieszcze, powiedzmy, co to później się wydarzyło, wieszcze słowa odnośnie haniebnego postąpienia z ciałem już po rozpoznaniu Ani Walentynowicz. Dla mnie z samego to jest chyba najważniejszy wiersz z tej książki i dla mnie samego było zaskoczeniem jakby temperatura przeżycia, jakieś takie poczucie związku z panią Anną Walentynowicz, tylko ja jej nie spotkałem, nie miałem szczęścia poznać za życia, a kiedy żyła, a po Smoleńsku no, to było jakby najbardziej poruszające, bo cała jej biografia, no, urodzona na Wołyniu, tak, później jakby upominająca się o te prawa pracownicze i Solidarność i wolne związki zawodowe wcześniej, Wybrzeża, tak? I ta śmierć Smoleńska, ale to wykluczenie przede wszystkim u progu III RP. Przecież to do mnie, obserwowałem to wszystko, ale nie czułem, że racja jest po tej stronie. Walentynowicz, Gwiazdy też, Żukowskiego, ale to jakby przed Smoleńskim jakby patrzyłem na to też trochę jako taki właśnie, nie wiem, pisałem to wprost wtedy, tak, do Ozonu wcześniej, to były takie jakby uczestniczyłem w tej kulturze jednak oficjalnej, choć po dobrej stronie właściwie, tak, ale to środowisko mi się wydawało jednak ekstremalne, nie, to znaczy, że pewnie mają rację, ale jakby to są zawzięci, przecież ja zanim poznałem Krzysztofa Wyszkowskiego, to miałem jego obraz, że to będzie człowiek jakiś taki zacięty, który właśnie musi postawić na swoim i tak dalej. Nagle zobaczyłem zupełnie innego człowieka, otwartego, erudytę i tak dalej. I tak samo było do Smoleńska też patrzyłem na Annę Walentynowicz jako na taką trochę świętą, ale szaloną, tak? Taką właśnie. Trochę jest w tym prawdy, ale przez to miałem dystans. Przez to miałem dystans. I po Smoleńsku to ten dystans jakby się runął. No, zupełnie to wszystko, te wszystkie mury, ograniczenia. I im dłużej od Smoleńska, tym ja bardziej widzę, że tkwiąc w takiej kulturze III RP, nawet po właściwej stronie, polemizując z Gazetą Wyborczą i tak dalej, ale ile było we mnie, tak,
takich uprzedzeń narzuconych przez trzecią RP. Ja pamiętam, jak pierwszy raz coś opublikowałem w naszym dzienniku, tak? W 2010 roku. I ja pamiętam, że choć kibicowałem wcześniej, tak, broniłem czasami na co Radia Maryja i tak dalej, to pamiętam, że pierwszy raz, jak poszedłem sobie kupić gazetę w kiosku, to miałem odczucie takiej, jakby, że teraz poproszę o nasz dziennik, tak? To coś wstydliwego. Czyli jak we mnie musiało głęboko siedzieć te uprzedzenia, tak? Propaganda. Mimo to, że niby broniłem, że ten, ale broniłem z poczuciem wyższości, okazuje się, z poczuciem takiej, że no tak, to są jacyś tam prości, czy jacyś tam, nie wiem, wierzący tacy, a ja jestem tutaj w kulturze, w mainstreamie, tak, działam w jakichś takich pismach, jestem kimś lepszym. Później jakby to, ja dlatego jakby miałem problem z uważam, że, bo jakby kiedy już sobie to uświadomiłem, to zobaczyłem, że to jest jakby też, no, tam było wielu moich kolegów, tak, z tego Nowego Pania, ja ich znam i wiem, że to, czego nie ma w Gazecie Polskiej, to tam w tych środowiskach jest, to są ludzie jeszcze jakby z przynajmniej, nie wiem, jak po smoleńsku to przeżyli, ale myślę, że za bardzo się nie zmienili, że i stąd jakby jest ten mój dystans, ale właśnie tłumaczę się z tego, że tak samo było, że ten wstrząs dla mnie był potrzebny, żebym zobaczył, w jakich uwikłaniach mimo wszystko tkwiłem, myślowych takich, i jak mi to do takiej Anny Walentynowicz stało na przeszkodzie, żeby głęboko jakby zrozumieć heroizm jej postaci i wielkość. Pierwszą, zaraz po Smoleńsku zacząłem jeździć na jej grób tam. Nie byłem na tym pierwszym pogrzebie, nie wiem dlaczego, może gdzie okazało się, że to nie ona była chowana. Ale zacząłem jeździć na ten grób z całą rodziną. To znaczy ona się śmiała ze mnie, że częściej jestem na jej grobie niż na grobie ojca w Manhattan. Dziękuję. Po prostu, no bardzo często, tam każdą niedzielę czy tam, to mówiłem, a jedziemy teraz tam na ten grób. I coś takiego czułem, taką więź. Napisałem ten wiersz i zostawiłem go tam na zwieńce na grobie. I ten wiersz po 2 miesiącach, jak przyszedłem po tym deszczach i tak dalej, taki już zrulowany, ale leżał tam, był przybity do drzewa, także nie został jakby odrzucony. I to też było dla mnie takim przeżyciem. Ale za folią był, za folią. Tak, zafoliowany. No i później poznałem rodzinę pani Ani, dzięki też Sławkowi Cęckiewiczowi. To się rozwijało, jakby czułem ten coraz większą więź. I Anna Walentynowicz jest dla mnie taką postacią, która wyraża to, co jest najpiękniejsze w historii Polski dla mnie, czyli ten kruchość tej prawdy, tak? Kruchość, ona jest takim właśnie knotkiem o wątłym płomyku, którego Bóg nie pozwoli zgasić. Czy trzciną, której nadłamaną, której Bóg nie pozwoli złamać do końca. Ona, jakby ta tradycja będzie zawsze żywa, chociaż będzie taka właśnie nadwątlona, opluwana przez innych. I to jest to, co zawsze mnie, co jest jakby napędem tych wierszy moich też, nie? Że jakby piękno słabości, w której tkwi wielka moc. To dostrzegłem w postaci Anny Walentynowicz. A później to, co się stało, że ten wiersz się okazał jakoś profetyczny, że może się wcale nie było na tym świecie, może jesteś wymyślona przez Herberta, to też jakby stało się poza mną. I tak jest czasami z tymi wierszami, że z tymi najlepszymi, że jakby że coś się dzieje poza piszącym, że okazuje się, że ma to jakiś tam podtekst, który się sprawdza po jakimś czasie. I to już nie jest kontrolowane przez piszącego, ale jest też takie wzruszające dla niego, bo to zawsze się okazuje, że ten wiersz żyje jakoś, że może się komuś przydać,
No bo on też był cytowany też po tej sprawie z zamianą ciała i jakby okazało się, że nie jest taki okolicznościowy, tylko przypisany do pogrzebu, że żyje swoim życiem. Dla mnie to było wielkie przeżycie też. Ale mi chodzi o jakby takie prorocze te słowa. Przepraszam, już naprawdę musimy kończyć. A tylko słówko, odnośnie, że nawet Judasze nie dadzą jej spokoju po śmierci, prawda? No tak, to drugie też, które też pasowało do tego. No nie wiem, to w trakcie pisania też no, tam jest mowa o tej monecie księżyca, są takie obrazy niektóre, które i to tak samo z tymi Judaszami, to nie było do końca wykoncypowane i tak do końca przemyślane jako jako koncept właśnie, że to było z taką logiką poezji wszystko to pisane. Tak? Nie wiadomo skąd te obrazy przychodziły. A ten Laus Sprawiedliwości kiedy będzie? Z zakończenia tego wiersza, tak? Tak. Nie, ja myślę, że właśnie ta moneta księżycowa świeci, czyli punkt odniesienia dla nas, że dzięki niej to marzenie o sprawiedliwości jest cały czas żywe, że ona jest w tym taki właśnie nie tylko chrześcijański wymiar, ale też wymiar taki grecki właśnie, ten twój ateński profil, czyli właśnie wymiar takiej republiki, że ona nam przywraca wiarę w to, że można się upomnieć o to państwo, można też nie zostawiać go tylko jak to jest w modzie właśnie polityką, ale no naprawdę wyjść na tę agorę i bić się o to państwo, tak? Żeby przełożyć tego ducha niepodległości na politykę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo przede wszystkim naszemu gościowi. Dziękujemy.